Hej, cześć, siemanko, witajcie na moim kanale, jestem Kubinson, a w dzisiejszym poradniku pokażę wam, co zrobić. Jak zrobić taki efekt, którym właśnie teraz mówię, albo taki efekt, którym takim właśnie mówię. Ale jeszcze zanim zaczniemy ten cały poradniczek, to bardzo by było mi miło, żebyś zasubował tam ten przycisk subskrybuj tutaj na dole, właśnie tutaj. Zostawił łapeczkę w górę, tutaj się wam wyświetla na ekranie. I bez żadnego przedłużania zapraszam was, szybkie intro i widzimy się już w premierce. I'm the realest one that's rapping. Oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always rapping. Oh my god. A do zrobienia tego efektu będziemy potrzebować oczywiście samego programu Premiere Pro, więc ja sobie go szybko otworzę. Klikamy New Project. Tutaj, o właśnie, na drugi ekran mi się niechcący przerzuciło. Ach, te dwa ekrany, hehe. Wpisujemy sobie nazwę, ja sobie napiszę poradnik z audio. Coś. Audio. Localization. Nawet mi nie jest potrzebne. Wciskamy sobie OK i wyświetlają się nam takie cztery okna. No i co? Do samego oczywiście właśnie tego zrobienia efektu będziemy potrzebować naszego wideo przykładowego. Znaczy dla mnie jest przykładowy, dla was to jest, wiecie, normalny film. Więc ja szybko sobie przerzucę ten nagranie właśnie do naszego timelapsa. I to będzie bardzo krótki poradniczek, bo jest tak banalne, że to się w głowie nie mieści po prostu. I mamy nasze nagranie, możecie sobie posłuchać właśnie je teraz. Hej, zobaczcie, co mi się stało z głosem. Jaki mam taki fajny głosik, taki cieniutki. O Jezu, a co teraz się stało? A teraz mam taki, no wiecie, taki olbrzymi. No i do naszego właśnie zrobienia takiego efektu, takiego, że na początek sobie podzielimy te nagrania, żeby było na przykład w jednym, tak jak byłem na początku filmu, żeby był taki głosik wiewiórki, a w drugi taki właśnie olbrzyma. No to wciskamy sobie C na klawiaturze, albo po prostu to narzędzie. I ja sobie tutaj podzielę. Hej, zobaczcie, co mi się stało z głosem. Jaki mam taki fajny głosik, taki cień. I tutaj jak jest taki cieniutki, no to sobie to właśnie podzielę. I tutaj w tej części lewej będzie głosik wiewiórki. No to co teraz robimy? Wciskamy tutaj zakładkę Effects. Możemy napisać albo po prostu wciskacie Audio Effects, rozwijacie sobie zakładkę. Tutaj jest zakładka też Time and Pitch. Naciskamy sobie ją i tutaj macie pitch shifter. Przeciągacie sobie je na nasze wideo i tutaj, jeżeli jesteście w tym okienku, no to musicie się na Effects Control. Naciśnijcie sobie jeszcze raz ponownie to nagranie i tutaj jest pitch shifter. Naciskacie sobie Edit i tu to jest bardzo proste. Wystarczy tylko sobie przejechać na mniej więcej tak szóstkę dam, albo nawet, no tak szóstkę. Gdybyśmy dali tutaj, no to by był taki właśnie odgłos olbrzyma, który was zaraz wam pokażę. Więc już mamy taki efekt zrobiony, zobaczcie. Hej, zobaczcie, co mi się stało z głosem. Jaki ma taki fajny głosik, taki cieniutki. I tutaj chcemy znowu to samo zrobić, czyli też pitch shifter przenosimy sobie na nasze nagranko. Edit i tutaj dajemy sobie na minus 4. To zależy od was, jak chcecie zrobić z tym nagranie. A tutaj kęc, to znaczy, że gdybyście dali troszeczkę bardziej tutaj, no to by chyba, to znaczy na pewno by to było, te wasze wideo po prostu lepiej by brzmiało jeszcze z tym odgłosem, ale ja nigdy sobie tak nie daję, nie róbcie, wyróbcie jak chcecie, ja daję sobie na 0. Tutaj na minus 4, klikamy sobie to i mamy cały efekt zrobiony. Zobaczcie, jak to wygląda. Hej, zobaczcie, co mi się stało z głosem. Jaki ma taki fajny głosik, taki cieniutki.
O Jezu, a co teraz się stało? A teraz mam taki, no wiecie, taki olbrzyma. No i właśnie tak całe nasze nagranie wyglądało. A ja mam nadzieję, że wam się poradnik spodobał. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję. Możecie wpaść też na mojego Instagrama, który właśnie się wyświetla na ekranie. Wystarczy tylko zaobserwować, żeby się stał szary ten przycisk. A ja wam życzę miłego montowania. No i do zobaczenia. Pa i cześć!